Za czasów królowej Bony Stańczyk był świadkiem pewnego wydarzenia. 20 września 1527 roku cały dwór wraz z będącą w zaawansowanej ciąży królową wyprawił się na łowy do Puszczy Niepołomickiej. W pewnym momencie dla zwiększenia atrakcyjności tej rozrywki wypuszczono z klatki wielkiego niedźwiedzia. Ten jednak zamiast spłoszyć się przed psami myśliwskimi ruszył pędem na orszak królewski. Nastała panika. Królowa spadła z konia, a niedługo potem urodziła przedwcześnie syna, Olbrachta, który przeżył jedynie kilka godzin. W czasie tego incydentu w obawie przed niedźwiedziem ucieczką salwował się Stańczyk. Zygmunt Stary zwrócił mu uwagę, że zachował się nie jak rycerz, ale właśnie jak błazen. Na to Trefniś odpowiedział. Większe głupstwo tego, co mając niedźwiedzia w skrzyni puszcza go na swoją szkodę.